To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Te słowa Jezusa z Ewangelii Łukaszowej o plemieniu przewrotnym są wyrzutem wobec tych, co przychodzą do Niego, ale w postawie żądania, jakiegoś wymuszania cudów, znaków. A to jest stawianie warunków Jezusowi, a nie wchodzenie w serdeczną, zażyłą bliskość, relację z Nim. Tu ujawnia się żądanie bardziej spektakularnych cudów niż pragnienie spotkania z Jezusem, niż pragnienie bycia z Nim blisko. Jest tutaj jakaś faryzejska przewrotność, gdzie brakuje posłuszeństwa wiary, otwarcia się na to, że Bóg może zadziałać tak, jak najlepiej to jest dla nas, brak jakiejś wyczulenia, że Pan może mieć wobec nas bardzo konkretne oczekiwania, że Pan może mieć propozycje. To my wolimy mieć propozycje wobec Boga. Chcemy rozkazywać Panu Bogu, jak ci faryzeusze. My wiemy lepiej, co powinien zrobić. Dlatego Jezus mówi faryzeuszom i nam wszystkim: ludzie, opamiętajcie się. Zacznijcie wreszcie słuchać nauki. Słuchać nauki, jaką wam przyniosłem. Przecież nawet Niniwici usłyszeli naukę proroka Jonasza, a ja jestem kimś więcej niż Jonasz. Przecież królowa Saby podjęła długą i męczącą podróż, aby słuchać mądrości Salomona, a ja jestem kimś więcej niż Salomon. Ludzie, taki jest sens słów Pana Jezusa zapisanych w Ewangelii. Ludzie, spróbujcie wreszcie wsłuchać się w tą naukę. Kiedy patrzymy na Matkę Bożą, to w niej odkrywamy człowieka diametralnie innego niż tłumy, niż faryzeusze mający ciągle pretensje. Ona staje przed Panem w postawie pokornej kobiety, nazywa siebie służebnicą i w tej postawie posłusznego pełnienia swojego powołania pragnie być dla Boga. Zaprasza nas do pokornego też i poprzez różaniec, bycia z Bogiem i przed Nim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,